Witam Państwa. Kolejny odcinek z cyklu Fortyfikacje w Polsce chcę poświęcić szerzej opisowi kompleksu w Stępinie-Cieszynie, mianowicie schronu kwatery wodza Adolfa Hitlera, który przebywał w tym kompleksie, jak mówią doniesienia, był dwa razy. Pierwszy raz spotkał się z Benito Mussolinim, który, no, wiadomo, jak wiadomo, to byli sojusznicy, którzy bardzo ściśle ze sobą współpracowali. Obydwa te państwa były ścisłymi jakby partnerami w sprawach wojennych. Kompleks Stępińsko-Cieszyński jest kompleksem dosyć ciekawym, że każdy, kto tutaj przyjeżdża, jest zainteresowany, po co Hitler kazał wybudować taki schron. Jest to o tyle ciekawe, ponieważ zagadką właśnie tego schronu jest to, że tam są pomieszczenia, które do tej pory nie zostały odkryte. One znajdują się pod ziemią. Według doniesień jednego ze świadków, którzy uczestniczyli przy budowie schronu, pamięta człowiek, który już nie żyje. On pamięta właśnie, jak Niemcy prowadzili ich taką klatką schodową wchodzącą do ziemi, i tam było duże pomieszczenie zawierające pomieszczenia dla żołnierzy, jak i również pomieszczenia bliżej nieokreślone, którego celem, no, trudno powiedzieć, do czego one służyły. Hitler, typując miejsce budowy schronu, kierował się przede wszystkim terenem, który był bardzo, bardzo, można powiedzieć, na uboczu. Teren nie rzucający się w oczy, daleko od ataków alianckich, daleko od bombardowań alianckich głównie, prawda? Bo tutaj chodzi w tym momencie głównie o bombardowania. Hitlerowi zależało na poufności, zależało na tajemniczości i na tym, żeby nikt się nie dowiedział w ogóle, co tam w tym schronie jest. Rozpoznanie terenu już nastąpiło przed wojną. Mianowicie doniesienia są, że już w 1937-1938 roku latały samoloty, które robiły zdjęcia, i awionetki, takie nieduże samoloty robiące obserwacje terenu. Oczywiście nikt sobie nie zdawał sprawy wtedy, że te samoloty są samolotami zwiadowczymi. Obserwacja terenu zaowocowała tym, że podjęto ostateczną decyzję o budowie schronu, czyli kwatery Hitlera. Każdy, kto przyjeżdża na pogranicze Stępiny i Cieszyny, zastanawia się, dlaczego w tym miejscu stanęły budowle niemieckiej południowej kwatery dowodzenia, zwanej kwaterą południową Führera. Na to pytanie trudno znaleźć odpowiedź w dokumentach strony niemieckiej. Właśnie, dokumenty strony niemieckiej, one są, bo one istnieją, tylko dotarcie do tych dokumentów jest bardzo ograniczone lub, można powiedzieć, niemożliwe. Strona niemiecka o tym nie mówi. Właśnie nie zachowały lub po prostu się nie zachowały te dokumenty ze względów różnych, militarnych czy politycznych nawet. Wielu badaczy sugeruje, że sytuacja z końca 1939 roku i plany, jakie Hitler zawarł w Mein Kampf, właśnie o tym mówią, że Hitler w swoim dziele Przewodniku dla niemieckiego nazizmu wyznacza plan dla narodu niemieckiego jako nadludzi, by poszerzyć przestrzeń życiową dla Niemców kosztem narodów słowiańskich, mimo zawartej z Polską w 1934 roku deklaracji o niestosowaniu przemocy
oraz paktu nieagresji z 23 sierpnia 1939 roku. A ZSRR zawarło, jak wiadomo, pakt Ribbentrop-Mołotow. Hitler tych obietnic nie dotrzymał. Został w tym momencie, można powiedzieć, że zdradził te obietnice i zaatakował Polskę w 1939, prawda, 1 września 1939 roku. Hitler budował przedpole wielkiej ofensywy militarnej wobec Polski i wobec Europy i przygotowania do tego już były, właśnie jak wspomniałem, w 1937-1938 roku. Schron Stępińsko-Cieszyński, ten kompleks, powstał z myślą o swoim pociągu, którym Hitler podróżował. Mianowicie pociąg nazywał Ameryka. Ameryka był pociągiem ściśle strzeżonym i ściśle, można powiedzieć, specjalnego znaczenia i specjalnego przeznaczenia. Był uzbrojony, bronili tego pociągu uzbrojeni żołnierze, którzy mieli za zadanie za wszelką cenę nie dopuścić do ataku Hitlera na Hitlera w czasie podróży. Hitler przemieszczał się głównie pociągiem, ale jak i również wiadomo, że również podróżował samolotem. Kwatera główna w Stępinie Cieszynie miała za zadanie skutecznie ochronić Hitlera przed ewentualnym zagrożeniem ze strony partyzantów czy ze strony wrogów, czyli wojsk sprzymierzonych czy aliantów ogólnie rzecz biorąc, prawda? Schron Stępińsko-Cieszyński był schronem i jest do tej pory, jako w tym momencie relikt przeszłości, jest schronem o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na uderzenia bomb lotniczych. Bomby lotnicze zrzucane z dużej wysokości w momencie uderzenia w strop, w betonową konstrukcję, one się miały za zadanie odbić od schronu i miały za zadanie nie dopuścić do eksplozji bomby. Konstrukcja schronu, jak można zobaczyć na moich zdjęciach zawartych na stronie YouTube, można zaobserwować trójkątny taki kształt owalno-szpiczasty grzbiet, który właśnie specjalnie był tak profilowany, ten grzbiet, aby nie dopuścić do eksplozji bomby bezpośrednio na bunkrze, na schronie, tylko ta bomba miała eksplodować obok. Miała eksplodować obok. Ściana, grubość ścian to jest 3 metry. 3 metry żelbetu. Betonu o wysokim stopniu twardości. Żelbet, który właśnie miał chronić zawartość, czyli Hitlera, włącznie z całą towarzyszącą świtą żołnierzy, był skutecznym miejscem, w którym naprawdę Hitler mógł czuć się bezpiecznie. Specjalne drzwi gazoszczelne, które powodowały, dzięki którym do wnętrza schronu nie dochodziło toksyczne powietrze w momencie ataku chemicznego. Drzwi gazoszczelne również w korytarzu, znajdowały się w korytarzu technicznym. Obok korytarza głównego, do którego wjeżdżał pociąg, znajduje się korytarz techniczny, zaopatrzony w szereg drzwi gazoszczelnych. Tam były pomieszczenia gazoszczelne dla obsługi schronu. Żołnierze w momencie ataku zamykali wszystkie drzwi. Alarm bojowy, jeżeli obowiązywał, oni tam siedzieli i nie wychodzili. Wszystkie klapy zostały zamykane. Dopływ powietrza został zamykany. Wentylatory nie dopuszczały do wnętrza schronu
zatrutego powietrza. Po drugiej stronie drogi znajduje się, można również na zdjęciach moich zaobserwować, znajduje się schron techniczny, w którym była maszynownia, kotłownia, wentylatornia, elektrownia. Tam w tym schronie technicznym to, jak można powiedzieć, było serce, które zaopatrywało w życiodajne źródło, czyli w powietrze, w prąd, w ciepło, w ogrzewanie, ogólnie rzecz biorąc, zaopatrywało schron Hitlera. W schronie technicznym zastosowano dosyć unikatową technologię wymiany powietrza. To można tak porównać, to były na ówczesny czas bardzo współczesne i bardzo, bardzo nowoczesne rozwiązania techniczne, a mianowicie tłocznia powietrza działała jak wymiennik taki, specjalne filtry powodowały, że powietrze było filtrowane przez system ciągu rur i nigdy do schronu nie wchodziło powietrze zatrute. Tak zwana czerpnia powietrza znajdowała się na tylnej ścianie schronu w czasie, kiedy powietrze było czyste, czyli nie było ataku chemicznego, czerpnia była otwarta. W momencie ataku chemicznego czerpnia się zamykała, specjalne gazoszczelne żaluzje zamykały dopływ czystego powietrza do schronu, do tego technicznego schronu i zaczęły działać wtedy urządzenia wytwarzające powietrze w środku schronu. System rur ciepłowniczych, które były pod w specjalnym technicznym korytarzu, takim tunelu technicznym, który obecnie znajduje się pod drogą właśnie w Stępinie-Cieszynie. To jest taka wspólna droga dla Stępiny i Cieszyny, asfaltowa. Tam pod tą drogą znajduje się właśnie system rur, których, no i kabli oczywiście elektrycznych, dzięki którym schron był zaopatrywany. Obecnie w tym momencie ten schron w poziomie minus 1 jest zalany częściowo wodą, czyli tunel techniczny jest zalany wodą. Można również na mojej stronie zobaczyć zdjęcie z zalanych, z tego typu właśnie tego zalanego tunelu technicznego. Proszę Państwa, kto to zbudował? Organizacja TOT. Organizacja TOTTA, może przytoczę, czym się organizacja TOTTA zajmowała. Nazywana była od nazwiska jego pierwszego szefa Fritza Totta. Była to paramilitarna organizacja stanowiąca czwarty filar władzy Hitlera. Powstała w roku 1938. Początkowo zatrudniała Niemców niezdolnych do służby wojskowej oraz przedpoborowych, a w czasie wojny robotników i inżynierów z krajów okupowanych. Budowali obiekty wojskowe, kwatery Hitlera, ośrodki rakiet V1, V2, a także stanowiska baterii przeciwlotniczych, stocznie okrętów podwodnych. Ta organizacja, szefem organizacji TOTTA, czyli można powiedzieć firmy budowlanej Hitlera, która właśnie znosiła obiekty militarne, czyli schrony głównie. Na czele stał minister uzbrojenia Albert Speer. Albert Speer, architekt z wykształcenia, można powiedzieć prawa ręka Hitlera, był człowiekiem bardzo kreatywnym, bardzo inteligentnym i który doprowadził do tego, że rozwój machiny fortyfikacyjnej budowy, ta machina budowlana, nazwijmy ją tak, była bardzo rozbudowana i bardzo zakrojonej budowy na szeroką skalę. Organizacja TOTTA nadzorowała większość i wykonywała w zasadzie, oczywiście organizacja TOTTA miała również swoich podwykonawców, gdzie podwykonawcy, niemieckie firmy budowlane, wykonywały zlecenia właśnie na rzecz III Rzeszy.
i z tego miały pieniądze, prawda? Również zarabiały na, jako, no, traktowały to jako usługę budowlaną. Natomiast organizacja Totta jako taka stała na czele wszystkich budów fortyfikacyjnych w ogóle w Europie, gdzie były prowadzone działania wojenne. Niemcy przebywający wiosną 1940 roku w wiosce, zarówno cywile, jak i wojskowi, byli dobrze zorientowani i do prac przystąpili energicznie. Widać było pośpiech, prace miernicze, przygotowywanie terenu pod budowę tunelu kolejowego, zaplecza w postaci maszynowni i schronów obronnych, tworzenie kamieniołomów do wydobywania tutejszego piaskowca, budowa drogi od strony Cieszyny, wreszcie wyznaczenie miejsc na składowanie olbrzymiej masy materiałów budowlanych, piasek, żwir, stal, drewno, cement. Wreszcie przystąpiono do ogradzania terenu pod budowę przyszłego schronu tunelowego. Przystąpiono równocześnie do wznoszenia miasta barakowego w pobliżu stacji kolejowej. To jest cytat z książki pana Krzysztofa Winiarskiego, Kwatera Wodza. Ja to cytuję tą książkę między tutaj wierszami, dlatego że ona bardzo dobrze obrazuje sposób budowy, szybkość tej budowy właśnie schronu kolejowego dla Hitlera. Hitler, kiedy schron był już gotowy, tak jak wspomniałem wcześniej, przybył z Benito Mussolinim do otwartego, świeżo otwartego schronu i tam były prowadzone rozmowy. Budowa trwała tego schronu jakieś 10 miesięcy od momentu rozpoczęcia wykopów pod fundamenty, trwała 10 miesięcy i dlatego tempo było olbrzymie. Zatrudniono pracowników przymusowych z okolicznych miejscowości. Ci ludzie musieli być, pracowali pod dużą presją i pod dużym, można powiedzieć, obciążeniem psychicznym, ponieważ każdy dzień był dniem zagadką, co będzie, prawda? Jak Państwo wiecie, pracownicy przymusowi, którzy byli werbowani do budowy schronów, najczęściej ginęli później po ich wykonaniu. Czyli los podobny podzielili budowniczowie schronu kolejowego w Stępinie Cieszynie. Niemcy, mając na uwadze, żeby to się nie wydało, na jaw nie wyszło, więc ofiary swoich mordów, czyli no ofiary tych ludzi, prawda, ciała osób, które zostały zamordowane podczas budowy, przy budowie schronu z różnych przyczyn, a czy to przez opieszałość, a czy to przez jakąś próbę buntu, czy no, z różnych przyczyn, zostali wywożeni. Oni nie byli chowani na miejscu budowy, ponieważ Niemcy wiedzieli jedno, że jeżeli to się wyjdzie na jaw, to Niemcy nie będą mieli sobie, nie mogą się bronić w żaden sposób, prawda? No bo te osoby automatycznie są świadkami, nie mieli już martwymi, ale zbrodni, prawda? I które, skąd ci ludzie się tu wzięli? Dlatego Niemcy, mając na uwadze swoje bezpieczeństwo i swój święty spokój, nie zakopywali więźniów po prostu na miejscu, tylko wywozili ciała w nieznanym kierunku. Także zbrodnie, jakie tam były dokonywane podczas budowy, były po prostu okrutne. Tak to bym powiedział. Były okrutne. Do schronu kolejowego została doprowadzona linia kolejowa. Trasa prowadząca od strony Frysztaka. Ona była w ten sposób poprowadzona, aby nie można było za bardzo... Ona sobie szła, po prostu. Ona sobie szła i w każdym razie Niemcy to chcieli zataić, dokąd te tory idą, prawda? Schron jako taki był wybudowany nawet w system
był tak nowocześnie wybudowany, ponieważ ten schron miał być całoroczny. Wyposażono go w specjalne nagrzewnice, specjalne centralne ogrzewanie. Schron był bardzo, bardzo nowoczesnym budynkiem, jak nowe czasy oczywiście. I okoliczni ludzie pracujący przy wznoszeniu tego schronu, no, świadkowie oczywiście już nie żyjący w większości, no bo to już są osoby starsze bardzo, ale opowiadali, że nowinki techniczne w schronie były no, na miarę światową. Niemcy znali się bardzo dobrze na swojej robocie i wiedzieli bardzo dobrze, jak zastosować i jakie urządzenia zastosować, aby to wszystko działało. Jaka była długość schronu, jaką przewidywali Niemcy w czasie budowy? Długość schronu to jest 382 metry, szerokość 14,6 metra i wysokość 8,76 metra. Ze względu na konfigurację terenu, możliwość trafienia bombą i bieg koryta rzeki, na którym jest posadowiony schron, ma kształt łuku w części środkowej, budowany od części środkowej w dwóch kierunkach, jednocześnie posiada wjazd od strony wschodniej. Jest on poprzedzony przedsionkiem. Schron posiada kształt tak zwanego dombunkru. Jest niesymetrycznym ostrołukiem, by zrzucane bomby mogły się ześlizgiwać i detonować u podnóża. To, co wcześniej Państwu powiedziałem, właśnie tu Pan Krzysztof Winiarski opisuje dokładnie sposób budowy schronu i kształt tego schronu. Grubość ścian minimalnie wynosi 2 metry. Są odcinki ponad 3-metrowej grubości. Zaliczamy według niemieckiej klasyfikacji odporności na uderzenia do grupy B, co oznacza, że zapewniłoby bezpieczeństwo przebywającym wewnątrz, nawet w przypadku kilkakrotnego trafienia w to samo miejsce pociskiem artyleryjskim. Beton klasy najczęściej B500, ponieważ schrony były budowane, jeśli chodzi o wysoką klasę wytrzymałości na uderzenia, były budowane z cementu klasy B500. Niemcy sprowadzali ten cement z Włoch, właśnie od swoich sojuszników, czyli Benito Mussolini, który przyjechał do schronu. Hitler jakby chciał pokazać swojemu przyjacielowi, że on ma schron na miarę potrzeb, czyli w jego schronie, który on zbudował, może się pan Benito Mussolini razem z Hitlerem czuć bezpiecznie. Nic nam tutaj nie grozi. Na pewno takie zapewnienia były, ponieważ można zobaczyć zdjęcia, również archiwalne, w muzeum, które zresztą w tym momencie to jest muzeum, prawda? Można obejrzeć zdjęcia, które właśnie obrazują ten moment przybycia Mussoliniego do schronu. Tak jak wcześniej powiedziałem, są miejsca, o których jeszcze nie wiemy do końca, one nie są odkryte. Sąsiadujący obok schron biernobojowy i on jest usytuowany przy drodze w kierunku zachodnim do Huty Gogołowskiej i na Zagórze. Jest budowlą naziemną, żelbetową, o grubości ścian i stropu 2 metrów, odporności uderzeniowej klasy B. Posiada 2 wejścia bez zamknięć otworów prowadzących do przedsionków. Mógł być broniony czołowo przez karabiny maszynowe. Szczelnice wzmocnione były płytami pancernymi. Mogły w nim przebywać jednocześnie 2 drużyny piechoty. Zadaniem była obrona dróg wspomnianych już, które dochodziły do schronu. Ponieważ schron znajdował się u zbiegu dwóch miejscowości, Stępiny i Cieszyny, dlatego przyczółki jakby drogi musiały być chronione ścisłym kordonem żołnierzy. Bano się akcji partyzanckich, akcji dywersyjnych, również ze strony okolicznej ludności. Okoliczna ludność
była traktowana z reguły dobrze. Z opisu świadków żyjących wtedy z reguły dobrze, ale w momencie, kiedy miał przybyć pociąg z Hitlerem, czy na przykład jakiś pociąg z ważnym również dygnitarzem niemieckim, nazistowskim, nazwijmy, prawda, wysokiej rangi oficerem, czy kimś znaczącym, miejscowości zostały wtedy blokowane. Ludzie byli przymuszani do przebywania w domach. Nie wolno było wychodzić poza swoje domostwa, nawet z domu nie wolno było wychodzić. Żołnierze byli postawieni w stan najwyższej gotowości bojowej. Schron wtedy był odpowiednio przygotowywany do przybycia specjalnego transportu. Niemcy pełniący służbę ochronną schronu byli zobowiązani do utrzymania w ścisłej tajemnicy, kto przyjeżdża do schronu, co się w ogóle dzieje, jakie ruchy są wykonywane. Nie wolno nikomu było o tym rozmawiać i nie wolno było mówić między sobą nawet za dużo, bo to również groziło ze strony później taki żołnierz niemiecki, który to mógłby w ten sposób działać na szkodę swoich ziomków, nazwijmy tak, to mógłby mieć problemy. Żołnierze niemieccy raczej w czasie, kiedy do schronu nikt miał uważnie nie jechać, byli raczej usposobieni, można powiedzieć, grzecznie, raczej umiarkowanie grzecznie i nie stwarzali problemów jakichś takich, nie rzucali się w oczy. Okoliczna ludność im dostarczała mięso, dostarczała mleko, ser. Takie, powiedzmy, toczyło się życie w symbiozie, troszeczkę. Oczywiście to był okupant, ale nie robiono ludziom okolicznym, mieszkańcom jakiejś większej krzywdy. Oczywiście, jeżeli pod warunkiem mieszkańcy nie robili działań odwetowych czy dywersyjnych, bo to był warunek. I proszę Państwa, chciałbym jeszcze tutaj przedstawić, jak to wyglądało od strony bo teren był ochraniany w sposób ciągły przez pododdział wartowniczy. Zadaniem obecnych na miejscu służb technicznych była bieżąca konserwacja wszelkich urządzeń i instalacji niezbędnych dla natychmiastowego rozpoczęcia działań stanowiska dowodzenia. Po przybyciu pociągu sztabowego lub specjalnego jego załoga ochrony wzmacniała stały garnizon i obsadzała schrony. Czyli tak jak wcześniej wspomniałem, schrony były traktowane, wtedy obsada schronów była w pełnej gotowości bojowej. Jest drugi bliźniaczy schron, można powiedzieć podobny troszeczkę w swojej budowie. Skład kolejowy w Strzyżowie. I tam przybywały składy kolejowe również do Strzyżowa. Jest to taki siostrzany schron. Kwatera południowa wzniesiona w latach 40-41 była stanowiskiem dowodzenia i miejscem dla kierowania operacjami zmierzającymi do zajęcia ZSRR. Kwatery miały tworzyć trzy obiekty położone w odległości od siebie nie przekraczającej 30 km. Proszę Państwa, co jest jeszcze bardzo ważną sprawą? Cel budowy schronu kolejowego w Stępinie-Cieszynie miał za zadanie obsługę techniczną niedalekiej stosunkowo, bo gdzieś w granicach 30 do maksymalnie 40 km odległości, w tej odległości poligonu rakietowego, rakiet V1, V2. Niemcy po zbombardowaniu Peenemünde zostało zbombardowane przez aliantów i Niemcy musieli szukać nowego miejsca, gdzie można zbudować poligon rakietowy, poligon doświadczalny w zasadzie, bo to były dalej doświadczenia, ale w spokoju, gdzie można byłoby prowadzić takie działania. Wybrano Bliznę, miejscowość nieopodal Mielca, która
również nie rzucała się w oczy. Praktycznie nie było nalotów żadnych bombowych, nie było. Nikt o tej miejscowości nie wiedział. Niemcy tam sobie ulokowali swoją kwaterę. I jakby powiązanie schronu kolejowego z poligonem rakietowym miało za zadanie stworzenie całości. Pobliskie również lotnisko Jasionka, które było, jest koło Rzeszowa, obecne lotnisko Jasionka, które jest zresztą lotniskiem już w tym momencie cywilnym i startują samoloty cywilne, pasażerskie, międzynarodowe lotnisko, nieduże, ale międzynarodowe. I proszę Państwa, tam to lotnisko w Jasionce miało za zadanie dopełnienia całości. Czyli taki trójkąt: Jasionka, Blizna, Stępina, Cieszyna. I wszystko było, można powiedzieć, w promieniu 30 do 40 km od danego, prawda, punktu. Te punkty były od siebie oddalone. Hitlerowcy mogli swobodnie działać. Czyli lotnictwo, może oddział Luftwaffe, który Luftwaffe lądowało z dygnitarzami, czyli można było przejechać samochodem. Po wylądowaniu samolotem można było swobodnie się do schronu bojowego Stępinie, Cieszynie, schronu kolejowego przemieścić, nawet samochodem. Można było pojechać pociągiem, można było odwiedzić poligon rakietowy w Bliźnie. To są te miejsca, w których hitlerowcy dobrze się czuli, ponieważ nie byli nękani bombardowaniami. Oczywiście partyzantka, która działała na tym terenie, dokończyła dzieła w postaci odkrycia przez... partyzanci odkryli, prawda, Bliznę jako poligon rakietowy i części rakiet zostały przekazywane do Londynu. Były wysyłane elementy rakiet rozbitych, które spadały gdzieś w promieniu do kilkudziesięciu nawet kilometrów, 30, 20 kilku kilometrów, 30 za Blizną. No, części zbierano i wysyłano do Londynu jako dowód w sprawie. Wracając do schronu kolejowego. Do schronu kolejowego w Stępinie, Cieszynie wjeżdżały pociągi z paliwem rakietowym. Takie również są doniesienia, gdzie paliwo rakietowe do rakiet V1, V2 w specjalnie tajnym pociągu zostało to tam ulokowywane i dopiero pociąg był, powiedzmy, przemycany, czy paliwo w postaci cystern, czy w cysternach, w różny sposób, bo to zostało po prostu tak sprytnie zakamuflowane, że nikt się nie zorientował, że jest jakaś gruba sprawa, prawda? Wszystko było utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Jeszcze parę słów o Benito Mussolinim, który jest bohaterem schronu w Stępinie, Cieszynie. Twórca, przywódca włoskiego faszyzmu, ideolog, dyktator włoski w 1902 roku wstąpił do partii socjalistycznej, z której został wyrzucony po opowiedzeniu się za wojną. W 1914 roku, w czasie I wojny światowej, walczył w armii włoskiej. W 1919 założył kombatancką organizację Fascio di Combattimento, którą w 1922 roku przekształcił w Narodową Partię Faszystowską. Czyli jego po prostu osoba była czystej krwi osobą upodobaniach faszystowskich. Tak, to jest, proszę Państwa, to są takie bardzo ciekawe sprawy. Chciałbym Państwa zaprosić do gorącej dyskusji.
na temat tych miejsc. Teren jest przeze mnie odkryty jako, powiedzmy, ciekawostka turystyczna i ciekawostka historyczna. Nie mamy, Państwo, jeżeli nie śledzicie takich rzeczy na co dzień, to nie będziecie wiedzieć. Ja rozmawiałem z kilkoma osobami, które mieszkają na terenie Podkarpacia i to w niedalekiej Kolbuszowej, w niedalekich, nawet w Mielcu, bo tam jedną osobę też rozmawiałem z jedną osobą i otworzyli oczy. Oni nie wiedzieli. Nie wiedzieli o Bliźnie, nie wiedzieli o Stępinie, Cieszynie, a słyszeli o Frysztaku, wiedzieli, gdzie te miejsca mniej więcej orientują się, mieszkają tam od urodzenia, więc, ale nie znali historii tych miejsc. I chciałbym propagować poprzez mój kanał, który założyłem, prawda, chciałbym propagować po prostu tą wiedzę historyczną szerokiemu gronu widzów, internautów i ludzi, którzy tym tematem się, jak się jeszcze nie interesują, to się zainteresują. Parę takich zapowiedzi. Wakacje, bo w tym momencie to może nie, ale w wakacje chcę po raz drugi pojechać do Huty Komorowskiej. Natomiast Huta Komorowska jest to miejsce zbrodnicze kaźni, można powiedzieć kaźni, kilkunastu tysięcy ludzi. Bezpiecznie mówiąc, liczby dokładnie tych ofiar nie znamy. Tam był obóz, który więźniowie przymusowi pracowali przy budowie fortyfikacji, które były zbudowane na cele szkoleniowe, czyli schrony szkoleniowe, tak bym je nazwał, Otto von Paulusa. Otto von Paulus, jak Państwo wiecie, był swoją armię, swoje oddziały wyprowadził na wschód, czyli oni się tam przygotowywali przed wyjściem armii na wschód, czyli do bitwy pod Lenino, do bitwy z Rosją, ogólnie z Rosją radziecką, prawda? I do tego, gdzie dostali potężnego kopa i potężny, no, Rosjanie ich tam unicestwili, jeśli chodzi o armię, prawda? Zima, głównie zima rosyjska, znamy z historii. Także Huta Komorowska jest tym miejscem, w którym oddziały Wehrmachtu przygotowywały się do wyjścia na wschód. Jest kilka zdjęć. Powiem tak, no, nie udało mi się dotrzeć do wszystkich schronów. Tych schronów tam jest 22, więc nie jestem w stanie Państwu teraz pokazać zdjęć, bo ich nie mam, ponieważ nie dotarłem do wszystkich schronów. To udało mi się dotrzeć do dwóch. Chcę z pomocą nawigacji satelitarnej te schrony znaleźć i systematycznie umieszczać informacje i filmy z tej wycieczki do Huty Komorowskiej. Także zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia kolejnego odcinka dotyczącego fortyfikacji zbudowanych w Polsce podczas II wojny światowej. Postaram się szerzej powiedzieć w następnym odcinku o schronach bojowych, ośrodka Czułówek, Kraków Czułówek, tutaj tak zwana linia OKH, Stützpunkt Czułówek. Jest to linia broniąca przedmurze Śląska. Nie została ta linia użyta w czasie walk, ponieważ front się troszkę inaczej przesunął, więc te schrony bojowe nie zostały wykorzystane do obrony, ponieważ tam się nie odbywały walki. Natomiast sam fakt istnienia schronów jest dosyć ciekawy i chcę w następnym odcinku już filmem poprzedzonym na stronie kanału można zobaczyć, po prostu będzie można zobaczyć
film i relację krótką na ten temat. Dzisiaj Państwu dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.